teraz teatrzyk biograficzny Bobo ma zaszczyt przedstawić spektakl pod tytułem Kulisy prawdziwej historii Bobo. Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Undertale. Dawno się nie widzieliśmy w sumie w Undertale. Co to jest? Laboratorium jakieś, chodźmy tu. Ruchome schody. Ej, to ja. To ty? Pod ten znak zapytania. Jest zbyt... No, ciemno. Okej. Karma. Dobra. No. Siema. Jesteś dobra czy zła? Bo to jest ona. O mój Boże. Nie spodziewałem się, że tu się pokażesz tak szybko. Nie umyłam się, nie jestem ledwo ubrana i wszędzie jest bałagan. Cześć! Jestem doktor Alphys. Jestem royal nadwornym, bo królewskim naukowcem Asgora. Nie jestem jedną z tych złych gości. Właściwie odkąd wyszłeś z ruin, ja obserwowałem twoją podróż przez moją konsolę. Twoje walki, twoje przyjaźnie, wszystko. Na początku miałam cię zatrzymać, ale... Oglądanie kogoś na ekranie naprawdę zbliża cię do nich. Dobre. A więc... Teraz chcę ci pomóc. Używając mojej wiedzy, mogę z łatwizną przeprowadzić cię przez Hotland. Znam drogę wprost do zamku Asgora. Bez problemu. Więc właściwie... jest tylko mały problem. Dawno temu zrobiłam robota nazwanego Metaton. Na początku zbudowałam go, by był reklamowym robotem. Coś w tym stylu, no wiecie o co chodzi. No wiesz, jak robotyczna gwiazda TV. Coś w tym stylu. W każdym razie, ostatnio zdecydowałam, by zrobić go bardziej użytecznym. No wiesz, takie małe... praktyczne dostosowania dla, jak antyludzkie sztuki walki. Znaczy feature to jest, no, że zawiera w sobie oczywiście, gdy zobaczyłam, że idziesz, od razu zdecydowałam, muszę usunąć ten feature. Kurde. Jak to inaczej nazwać? Niestety... popełniłam maluśki błąd, gdy to robiłam. I... teraz jest niepowstrzymaną maszyną do zabijania z pragnieniem dla ludzkiej krwi? Ale... obyśmy nie wbiegli w niego.
Nie, albo nie spotkali go. I teraz... słyszałeś coś? I... myk! Myk! O nie. Myk! Aha. Oj! O, tak! Witam, kochani. Na dzisiejszym quizie. O jeny. Już teraz mogę powiedzieć, że to będzie wspaniałe show. Wszyscy dajcie wielkie brawa dla naszych wspaniałych uczestników. Próbuję brzmieć jak robot, tak jakby co. Nigdy nie graliście? Ciekawi? Ech. Nie ma problemu, to łatwe. Jest tylko jedna zasada. Odpowiedz poprawnie, albo zginiesz. Metaton atakuje. Cry? Krzyczenie jest przeciw... zgodne z zasadami. Niezgodne z zasadami. Zacznijmy z... łatwym. Jaka jest nagroda z... D. Haha! Wygląda, że wiesz, co w tym chodzi. Ogólnie Alfie zdaje nam podpowiedzi. Cry. Dobra. To twoja nieszczęsna nagroda. King full name. Asgard Remur. To nawet ja wiem, bez podpowiedzi. Okej, okay. Cry. Koniec o tobie. Pogadajmy o mnie. What are robots made of? B. Okej. Okay. Nice. Zbyt łatwe dla ciebie, co? No oczywiście. Another easy one. Oto kolejny łatwy dla ciebie. Okej. Okay. Jestem zdziwiony. Dobra. Zapewne gdybym to przeczytał, to może bym nawet odpowiedział to bez podpowiedzi Alfis. Ale to po prostu było przerąbane. Nie licz na swoje zwycięstwo. Flies are in this jar. A. Jej. Jesteś bardzo szczęśliwy dzisiaj. Jesteś szczęśliwy, że... Wiecie, szczęście pech, coś w tym stylu. Okej. Okay. Zagrajmy w... Memory game? Na zapamiętywanie. Is this... To nie jest metaton. Okej. A czy zgadniesz to? Would you smoke a ghost? Wspaniała odpowiedź. Oto łatwy. Aha. Okej. Okay. Było łatwe dla ciebie. Teraz czas wyjąć... kazenkowa. Ej, no ona spoileruje, tak się nie robi. Alfis, Alfis, Alfis. Nie pomagasz naszemu... Nie pomagasz naszemu... uczestnikowi, czyż nie? O, powinnaś mi powiedzieć. Zapytam o pytanie, co?
będziesz wiedziała odpowiedź na to. O. Zgaduję! Widzisz, Alfius, widziałem, że to było oczywiste. Nawet człowiek to zrozumiał. Tak, ona wypisuje jej imię w marginesie jej notesu. Nazywa programming variables. No wiecie. Zmienne w programowaniu po niej. Nawet pisze historię o nich razem. Spędzających ze sobą życie. Prawdopodobność zawodu 101%. Błąd w tym 1%. Dobrze więc. Z doktor Alfie, z pomagającą tobie, show nie ma żadnego dramatu. Nie możemy tak postępować. Ale! To jest tylko pilotażowy odcinek. Następnym razem więcej dramatu. Więcej romansu. Więcej rozlewu krwi, co? Do następnego razu, kochani. To było zdecydowanie coś. Co? Czekaj! Hopie. let me give you my... dam ci mój numer telefonu. A więc może, jeżeli będziesz potrzebował pomocy, mogę... Skąd wziąłeś ten telefon? Jest... starożytny? Nie, ale się to było... Nie wiem. Nawet nie ma... możliwości wysyłania SMS-ów. Czekaj chwilę, proszę. Okej. Proszę. Ulepszyłam go dla ciebie. Może wysyłać wiadomości, przedmioty i ma breloczek na klucze. Nawet zarejestrowałem cię na podziemną numer 1 portal społecznościowy. Teraz jesteśmy oficjalnie przyjaciółmi. Idę do łazienki. Taka mała rzecz, ludzie. Otóż Alfis to jest kobieta i Undyne też jest kobieta, więc... Może nie będę tłumaczył, bo może jacyś tu młodzi ludzie są i później będzie tak trochę dupsko. Może jak ja to nazwam? Teletubisie. O. Metaton. Skąd? Czy to nie jest Dropboxa? Okej. Więc po prostu wyjdę i zapiszę to coś, co tu się wydarzyło. Dobra. Juhu. Nie wiem, co jeszcze możemy zrobić. Możemy z nimi pogadać. A jednak nie.
Tra-na-na. Jestem człowiekiem z rzeki. Albo jestem kobietą z rzeki. Tak właściwie to nie... Dobra, Rising Boat? Nie chce mi się. Nie chciało mi się też tłumaczyć w sumie. Ale do obła. Ta gra na serio daje mi popalić z językiem angielskim, ale no, może mi się nie chcieć. Tak. Wziąłem sobie crackersy albo coś. Statystyki w ogóle jakie mam. Tak, nie mam żadnego expa, nie mam żadnego levela. No, teraz mam... Aha! Ej, w sumie... Defense... Aha! Nie dostaję nic. Spoko. Alfie zupdate'owała status. Właśnie zauważyłam, że nie widziałam Undyne walczącą z człowiekiem. Alfie zupdate'owała status, więc... wiem, że jest niepokonywalna, ale... zapytam ją o to później. Ale teraz muszę zadzwonić do człowieka i... No, jak to jest? Prowadzić go? No nie ma nawet sensu, flee. Oh no, no, oh no. Oh no. Aż mi się The Binding of Isaac przypomina. Okej. Okay. Zasunię do niego za minutę. O nie. Serio? Coś takiego? Co za człowiek to wymyślił? Ja to było łatwo. Dobra. Mamy save'a. Znikający dźwięk. Pary i... Nie, to jest koks. Koks! Wojenny. To źle zabrzmiało. Cogs. Więc to jest. Napełnia cię determinacją. Ale jak na razie ludzie to tyle, bo widzę, że jeszcze przed nami długo, a na razie ten etap zostawimy. Ale w sumie też nie jesteśmy aż tak daleko. Jakieś 3/4 gry już mamy za sobą. Tak mniej więcej oceniam. A więc dzięki wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć. Jak zawsze, pa pa!